panie i panowie oficerowie, żołnierze, pracownicy cywilni, ale także wszyscy ci żołnierze polscy, którzy na całym świecie dzisiaj pełnicie swoją szczególną służbę na misjach poza granicami kraju. Zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia. Dla chrześcijan to Wigilia Narodzenia Pańskiego i narodzenia tej szczególnej nadziei, która wiąże się z perspektywą zbawienia. W Polsce dla nas wszystkich są to święta szczególnie istotne, rodzinne, ciepłe i spokojne. Wtedy, gdy przebywamy w kraju, znaczone puchem śnieżnym wokół nas, choinką i kolacją wspólną całej rodziny. Ale zawsze kojarzone ze spokojem, zawsze kojarzone z rodziną, zawsze kojarzone z ojczyzną. Dlatego też życzę wam takiego właśnie spokoju w dniu dzisiejszym i na cały przyszły rok, ale życzę wam też wypoczynku w tych krótkich dniach, w których na wypoczynek możecie sobie pozwolić. Chcę też powiedzieć dwa słowa o tym, czego życzę Armii Polskiej. Armii, której jesteście przecież fundamentem. Armii, którą tworzycie. Armii, którą przekształcacie i którą czynicie tak nieprawdopodobnie z jednej strony silną, a z drugiej tak bardzo szanowaną dzisiaj na całym świecie. To dobry kierunek. Pamiętajcie, że trzeba go za wszelką cenę utrzymać. Nawet wtedy, gdy bywa trudno. Nawet wtedy, gdy czasami jest to związane z goryczą, ale przecież częściej z nadzieją na awans i nadzieją na wzrost waszej osobistej siły i siły całej naszej ojczyzny. Pamiętajcie, że to na was właśnie patrzą wszyscy Polacy, w was widzą swoją obronę i osłonę i was widzą także coraz częściej dumę całego narodu. Bądźcie jej godni, tak jak godni byli wasi bracia starsi i wasi ojcowie. Ci, którzy polegli, broniąc ojczyzny, ale także ci, którzy przeżyli, broniąc ojczyzny. Jesteście siłą i dumą narodu. Pamiętajcie o tym, także w te szczególne dni Bożego Narodzenia. Wszystkiego najlepszego, dobrych, wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.